Cześć, doktorat. I dzisiaj zunboxujemy sobie kosteczkę Moyu Aoshi. Jest to kosteczka 6x6. No, pudełko wygląda fantastycznie, zwłaszcza o tutaj pokazana budowa. Będzie to takie moje pierwsze wrażenie. Kupiłem tę kosteczkę od bardzo taniego sklepu strefakostek.pl. Byłem tam po odbiór osobisty, ponieważ jest to sklep z mojego miasta. No, więc nie przedłużając, zapraszam na unboxing. Mamy tutaj kosteczkę przez szybkę, tutaj pokazaną całą taką budowę. Tutaj również fragment budowy, połowa kostki. No i tutaj, o to wygląda troszeczkę przerażająco, te wszystkie warstwy. Kosteczkę nabyłem ze strefy strefakostek.pl. Naprawdę tam, jak ostatnio wszedłem, to zobaczyłem, że w każdym sklepie polskim oprócz tego jest dość drogo, a tutaj mam po 5 zł, po 10 czasami w niektórych kostkach taniej. Tak więc postanowiłem w tym sklepie kupić tą kostkę, więc dobra, tutaj mamy instrukcję, link do sklepu mamy w opisie, dobra, instrukcja nas nie obchodzi, zobaczmy, jak się rusza kostka. Tutaj żegnamy już Feliksa z pudełka i pierwsze wrażenie, no powiem wam, że jest to dość taka masywna kostka już, te naklejki jest jej strasznie dużo, w porównaniu do kostki 6x6. Okej, znalazłem kostkę tutaj 6x6, moją Shengshu, gdzie krzywo przekręciłem, troszeczkę przełożyłem białe naklejki, przez co centry są ruchome i taki efekt się stał. Więc no, to porównać można te kostki troszeczkę. Tutaj są naklejki łuskowe, jakby co. No, może teraz Aoshi jest o jakieś 1-2 mm większa, tak na oko, ale to może przez to, że są zaokrąglone krawędzie, takie jest jakieś dziwne uczucie tego. Zobaczmy, jak kostka chodzi. O, bardzo fajny feeling, powiem wam, w porównaniu do... Ten jest taki chropowaty. Ta kostka jest cicha, w sam raz na lekcję, długa kostka do układania. No, naprawdę fajna kostka. Dwie warstwy fajnie chodzą. Fajny jest feeling tej kostki, trzeba przyznać. Kostka chodzi dość ciężko, ale to na pewno kwestia regulacji. No i też nasmarowania kostki, jest dopiero wyjęta z pudełka, więc po wyjęciu z pudełka nie chodzi najlepiej, lecz już widać, że na pewno lepiej od Shengshu. Może mogę w tym czasie mieszać, zobaczycie, ma naklejkę oczywiście Moyu, nic nie zmieniane tutaj, widać, że kontrast Moyu, naklejek jest dość fajny, lecz mi się jakoś bardziej komfortowo układa na naklejkach od Juska. No, tak wygląda mniej więcej kostka pomieszana. Jest naprawdę ciężko pomieszać kostkę 6x6. Tak z ręki, szybko. Więc dobra, ja tutaj już nie będę was przynudzał. Czekajcie na pewno na recenzję tej kostki. No, naprawdę kostka się fajnie rusza i raczej to będzie moja główna kostka na zawody w Świdniku. Jeszcze będzie trzeba oczywiście troszeczkę przytrenować, lecz już nie jest źle. No, na Aoshi Juska układałem na meetingu już sub 5, jakieś 4.40, a na tej Shengshu po 5.30, bo po prostu się boję tą kostkę, że ona spopuje. Tak, najbardziej po prostu się boję, że ona spopuje i tak wolno nią obracam, a tą kostką, jak widać, można dość swobodnie ruszać. Żadnych popów tutaj być nie powinno przez ten mechanizm od Moyu. No, akurat wypowiedziałem sobie popa. Widzę, jakie zacinki się zdarzają. To sobie przypomniałem ostatnio, jak się były mistrz świata wkurzył i kostką uderzył na całe KFC, się rozległ dźwięk. Tak, kostki na meetingu. Dobra, ja was nie będę zanudzał. Polecam sklep strefakostek.pl. Naprawdę tańsze ceny są, bo jak dla mnie, po 5 zł, po 10 wszędzie mniejsze, więc nie jest źle. Dobra, trzymajcie się i cześć. Na Raksort. Okej. Więc, jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film Ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksort. Pamiętaj o lajku, kliku. Pa!